Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj czwartek, 16 kwietnia, a to jest kolejny wstawak wielkanocny, pobudzający do życia, mam nadzieję pomagający w tym, żeby życie było dobre, lepsze, świętsze i bliższe Panu Bogu. Serdecznie na nowy odcinek, zapraszam. Moi drodzy, moi mili, bądźcie serdecznie przywitani w ten poranek, albo w to południe, albo w ten wieczór, albo w tę noc, albo w jakąkolwiek inną porę dnia, kiedy oglądacie tę moją gębę teraz w tym odcinku. Moi kochani, bardzo was zapraszam dzisiaj na pewnego rodzaju, na cytat, który będzie, a który będzie trochę w sumie kontynuacją tego, co było wczoraj, albo raczej rozwinięciem, a tak naprawdę w ogóle to nie wiem. Posłuchajcie, jest to cytat z pana Emila Zatopek. Jak się okazuje, to jest jakiś czeski legendarny biegacz długodystansowy, który powiedział następujące zdanie. Jeśli chcesz biegać, przebiegnij kilometr. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, przebiegnij maraton. Bardzo, kochani, ważne zdanie, strasznie piękne zdanie, bardzo ono mnie osobiście tak dotknęło i zainspirowało. Pierwsza rzecz, jeśli chcesz coś zacząć robić, jeśli chciałbyś zostać biegaczem, zacznij od kilometra. Nie zaczynaj od maratonu, to prawda. Małe kroki, tak jak mówiłem, kochani, wczoraj. Czasem potrzebujemy nieustannego tylko ruchu, podejmowania małych inicjatyw, które się mogą potem oczywiście przerodzić coś dużego. Więc jakby warto nie zaczynać od razu od najwyższych pułapów. Jeżeli chcesz zacząć biegać, przebiegnij kilometr. Jak przebiegniesz kilometr, potem przebiegniesz drugi. Ale uwaga, żeby rzeczywiście coś radykalnie zmienić w swoim życiu, to potem trzeba przebiec maraton. Czyli nie da się tego zrobić jednym kilometrem. Nie da się tego zrobić tylko i wyłącznie jakimś jednorazowym takim zmobilizowaniem się do czegoś, że ja coś zacznę i to będzie w ogóle już wielka rzecz. Uwaga! Rzeczywiście, żeby zacząć coś robić, trzeba zacząć coś robić. Taką mądrość wypowiem. Czyli żeby zacząć biegać, trzeba zacząć biegać. Żeby zacząć się zmieniać, trzeba zacząć się zmieniać. Ale nie wystarczy nam to, że coś zacząłem. Potem potrzebujemy długodystansowej wytrwałości. Czyli jeżeli chcesz zmienić życie, chcesz naprawdę, żeby coś się przekształciło, to potrzebujesz pokonać cały maraton. I to będzie kilometr po kilometrze, tam będą kryzysy, tam będą momenty, kiedy będzie chciało ci się przestać, kiedy będziesz chciał odpaść, kiedy może nie będziesz w ogóle sił, ale ty biegniesz dalej. Wtedy zmienia się radykalnie całe twoje życie. Kochani, te dwie perspektywy są bardzo ważne. Nie od razu największe rzeczy, nie od razu najwyższe pułapy. Jeżeli chcesz coś zacząć, to zacznij od małych rzeczy. Ale jeżeli rzeczywiście ma to być zmiana twojego życia, to będzie to potem musiało się przekształcić w coś długotrwałego, w coś konsekwentnego, cierpliwego, wytrwałego i czasem niosącego dużo bólu i dużo przezwyciężenia trudności. Kochani, dla mnie to zdanie mądre jest. Ja myślę, że my czasem idziemy w takie skrajności, nie? Albo się rzucamy na rzeczy za wielkie, albo jak czasem myślimy, że zrobimy coś małego, to już wszystko pozmienia. No, ani to, albo raczej i to, i to. W sensie potrzebujemy i tych początków, i tych wielkich rzeczy. Pomyślcie, jeżeli po Wielkanocy jakieś zmiany mają być w naszym życiu, może właśnie trzeba sobie te dwie rzeczy przemyśleć. Co trzeba w ogóle zacząć, a jakie rzeczy, skoro może je zacząłeś, to trzeba zacząć je długodystansowo dalej przeprowadzać, bo od jednego się nie zmienią, aczkolwiek to jedno jest potrzebne. No taka myśl na dzisiaj. Moi drodzy, moi mili, bardzo wam serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z tegoż spotkania. Nie dlatego, żeby było jakoś bardzo mądrze, bo to się tylko dlatego, żeśmy się spotkali. Ja jestem zawsze bardzo usatysfakcjonowany, kiedy się z wami spotkam, w sensie kiedy to nagrywam i mam tam wyobrażenie, że wy za tam parę dni ładnych, bo nagrywam to oczywiście chwilę wcześniej, wy to będziecie oglądać, w ten sposób się spotkaliśmy, jestem usatysfakcjonowany dzisiejszym spotkaniem. Tak mi się powiedziało, taka mądrość. To by było chyba na dzisiaj, tak mi się wydaje. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem, pa, pa!